Opatrzność boska uczyniła nas, salezjanów, stróżami świątyni Matki Boskiej i murów klasztornych, tych pamiątek narodowych w Czerwińsku. Dążymy do tego, żeby ta świątynia, która od wieków głosi chwałę Maryi na Jasnej Górze Czerwińskiej, stała się jak najgodniejszym przybytkiem niebios królowej. Żeby ten prastary klasztor, dźwignięty z ruin, stał się wkrótce ogniskiem oświaty i cywilizacji. Pradziadowie nasi pracą i poświęceniem wystawili tu nad brzegiem Wisły tę wspaniałą świątynię romańską i potężny gmach klasztorny. Nieubłagalnie wszystko niszczący ząb czasu i te silne mury częścią nadwyrężył, częścią do ruiny przyprowadził. A przecież te mury klasztorne, ta świątynia Matki Boskiej nęciła kiedyś magnatów i królów naszych. To też miejscowy proboszcz czynił, co tylko mógł, by te zabytki od zupełnego zniszczenia ratować. Dlatego przemyśliwał o sprowadzeniu do Czerwińska jakiegoś zakonu, który by prowadził dalej przez niego zapoczątkowane dzieło odbudowy. Ordynariusz miejscowy, ksiądz Nowowiejski, oddał klasztor i parafię czerwińską księżom salezjanom.